Młodym mieszkańcom powiatu tureckiego lepszy życiowy start i odpowiednie kompetencje zapewnić ma program INTIO, czyli przedsięwzięcie promujące wśród uczniów innowacje, nowoczesne technologie i języki obce. Z dobrodziejstw tego typu pilotażowych działań, zainicjowanych przez władze powiatu tureckiego, czerpią m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku, którzy biorą udział w zajęciach organizowanych w pracowniach Zespołu Szkół Technicznych. Dlaczego warto od najmłodszych lat interesować się językiem niemieckim i angielskim, programowaniem i kodowaniem, w dniu 8 lutego opowiedzieli dzieciom przedstawiciele firmy informatycznej InfoBase, prezes Łukasz Milczarek oraz programistka Marlena Krawczyk. Firma ta postanowiła w sposób znaczący wspierać program INTIO. Dlaczego firma InfoBase zdecydowała się włączyć w działanie INTIO? Uważamy, że jest to bardzo szczytna idea właśnie pokazywanie najmłodszym pokoleniom, najmłodszym dzieciom, że nowoczesne technologie w dzisiejszych czasach są kluczem do osiągnięcia pewnego sukcesu. Zazwyczaj pracują Państwo z dorosłymi ludźmi, z programistami, informatykami, a jak dotrzeć do tak młodego odbiorcy? Czy poprzez przykład, na przykład gier komputerowych? Tak, jak najbardziej. Tutaj należy poszukiwać przykładów takich, z którymi te dzieci mają codzienny kontakt, czyli są to gry komputerowe i na ich podstawie należy tutaj rozbudzać ich wyobraźnię oraz ich zapał do tej pracy, do samodzielnego kształcenia się, do rozwiązywania problemów. Dzisiaj chcieliśmy przekazać dzieciom przede wszystkim takie podstawowe informacje, na czym polega zawód programisty, jaką szkołę należy skończyć, żeby takim programistą być, jakie należy mieć zainteresowania, co trzeba lubić tak naprawdę w życiu robić, żeby być dobrym programistą. I ja jestem tutaj po to, żeby pokazać, że obecnie nie ma stereotypów takich, że tylko mężczyzna może być programistą, bo równie dobrze może być to kobieta. Także tutaj chciałabym zachęcić wszystkie dziewczynki do tego, żeby interesowały się przedmiotami technicznymi, takimi typowo elektroniką, elektrotechniką, mechatroniką, językami programowania, językami obcymi, że jest to naprawdę przyszłość dla wszystkich, nie tylko dla chłopców, ale też i dla kobiet, ponieważ informatyka i samo ogólnie programowanie jest najbardziej przyszłościową dziedziną życia w dniu dzisiejszym.